Was bardzo serdecznie, tak pięknie, cudownie przywitała nas wszystkich pierwsza orkiestra podczas dzisiejszego wieczoru. Kamila Chomikis, bardzo proszę raz jeszcze ogromnie Pana do tego. A jej ogromnym marzeniem jest występowanie na tych największych operowych scenach, Metropolitan Opera czy też La Scala. Ja oczywiście bardzo mocno wierzę, że tak się właśnie wydarzy, bo bardzo na to zasługuje. Mnóstwo talentów, mnóstwo artystów specjalnie dla Państwa dzisiaj tutaj przyjechało. Ja nazywam się Nina Nocoń i mam ogromną przyjemność być dzisiaj z Wami i prowadzić Was przez ten naprawdę piękny wieczór. Drodzy Państwo, wczoraj świętowaliśmy. Wczoraj święto Trzech Króli i tak sobie myślę, że my też troszkę jak ci trzej królowie. Artyści przychodzą z muzyką, przychodzą z pięknym głosem. Mam nadzieję, że Państwo również ten swój piękny głos dzisiaj nam pokażecie i usłyszymy go. Ale przede wszystkim przychodzimy z ogromną miłością, z miłością do Boga. Ten wieczór po raz czwarty już, Szanowni Państwo, zorganizował człowiek, jestem pod ogromnym wrażeniem tego młodego człowieka, po raz kolejny mogę to powiedzieć, bo to on właśnie po raz czwarty, tak jak powtarzam, zorganizował tak piękny, charytatywny koncert świąteczno-noworoczny. Szanowni Państwo, chciałabym, żeby on oficjalnie rozpoczął nasz cudny wieczór. Szanowni Państwo, proszę o wielkie brawa. Marcin Gat, zapraszam Cię, Marcinie. Co roku, rozpoczynając ten koncert, towarzyszą mi emocje. Co roku są to inne emocje, ponieważ coraz głębiej staram się to wydarzenie przeżywać. Dziękuję Ninie za takie ciepłe powitanie. Ja myślę, że brawa też się właśnie Ninie należą, bo znalazła czas i go poświęciła, żeby tutaj być z nami. Więc przywitajmy również Ninę gromkimi brawami. Dziękuję bardzo. Zbieramy się po raz czwarty w niedzielny, jeszcze bożonarodzeniowy wieczór, bo okres Bożego Narodzenia właśnie dzisiaj w roku liturgicznym się kończy. I zbieramy się po raz czwarty w szczytnym celu. Dla osób, które jeszcze nie bywały na tych koncertach, ja przypomnę, na co przeznaczaliśmy pieniądze zebrane podczas poprzednich edycji. Pieniądze z pierwszej edycji zostały przeznaczone na zakup leków dla chorych dzieci, które są pacjentami Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Pieniądze z drugiej edycji zostały przeznaczone na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dwóm niepełnosprawnym braciom Jaszczur. Pieniądze z zeszłej edycji, z trzeciej, zostały przeznaczone na wkład do wybudzenia Szymona Szpaka ze śpiączki. I teraz można powiedzieć troszeczkę inaczej, bo nie zbieramy na osoby, na jakąś jedną osobę, na osobę chorą, choć osoby, którym będziemy pomagać niejednokrotnie, również są chore. Biedni i ubodzy to osoby, które mijamy na co dzień. Chodząc na przykład ulicą Dworcową w Bytomiu można takie osoby spotkać. Generalnie w wielu miastach i w wielu miejscach takie osoby występują i są przez nas bardziej lub mniej zauważane. Ja właśnie chcę ten koncert poświęcić temu, żebyśmy te osoby zauważali i nie przechodzili obok nich obojętnie. Często gdzieś tam tego grosza nie chcemy dać, no bo nie wiadomo, na co ta osoba te pieniądze przeznaczy. Natomiast dzisiaj mogę Państwa zapewnić, że te pieniądze będą przeznaczone na bardzo szczytny cel. Otóż około 300 najuboższych bytomian dostanie paczki. W zależności od potrzeb będą to paczki z żywnością, z odzieżą, ze środkami czystości. Druga część pieniędzy zostanie przeznaczona na sfinansowanie części remontu noclegowni dla bezdomnych przy ulicy Kosynierów w Bytomiu, niedaleko elektrociepłowni Sząbierki. Jest mi bardzo miło, że są tutaj dzisiaj z nami obecni pani zastępca dyrektora kuchni Caritas, która tutaj pomogła mi z pewnymi formalnościami, jeżeli chodzi o wsparcie tych najuboższych, którzy korzystają właśnie z jadłodajni Caritasu. Witam serdecznie panią, wielkimi brawami powitajmy. Witamy serdecznie. Cieszę się również, że jest z nami obecny pan kierownik noclegowni przy ulicy Kosynierów w Bytomiu. Witamy. Koncert
Myślę, że jak co roku w pewnym sensie wyjątkowy, jak co roku również zaprosimy do wspólnego śpiewu kolęd. Zachęcam, żeby się obrócić i zobaczyć, jak pięknie podświetlone są w tym roku organy. Od zeszłej edycji stwierdziłem, że będziemy je podświetlać, bo jestem również organistą. No i gdzieś tam ułamek siebie przez tą grę też przekazuję. Stąd właśnie ta iluminacja, również pięknie podświetlone prezbiterium. To wszystko zasługa firmy Studio Music Karol Kasperczyk oraz firmy Art Oho Adama Pyrka. Dla nich wielkie brawa już za to teraz. Ja zawsze jak jestem na jakichś koncertach, jestem ciekawy, ile ten koncert zawsze potrwa. No nie powiem Państwu, ile ten koncert potrwa, no bo tego nie wiedzą nawet najstarsi Indianie. Ja powiem tylko, że ma 18 punktów programu, więc zależy, jak tutaj to wszystko się poukłada. W tym jest kilka wspólnie śpiewanych kolęd. Po 9 punkcie programu rozpoczniemy zbiórkę pieniędzy. Wyjdę tutaj i powiem, który to jest moment. Panie z Ligi Kobiet Nieobojętnych, której również bardzo serdecznie za współpracę już teraz dziękuję, przejdą z tymi koszyczkami przez kościół. Będzie można złożyć dobrowolną ofiarę na te właśnie cele, które temu koncertowi towarzyszą. Ja zachęcam, żeby te portfele i kieszenie otworzyć bardzo szeroko. Wiem, że jest jeszcze przed 10, jeszcze może wypłat nie było, ale to ta wypłata się za 3 dni uzupełni. Naprawdę otwórzmy serce, otwórzmy kieszenie. Ja w to wydarzenie wkładam całe serce. Jest to kilka miesięcy ciężkiej pracy, żeby to zorganizować. I mam nadzieję, że jak co roku będzie, no nie mówię lepiej niż w zeszłym roku, ale przynajmniej tak samo. Nie będę już może przedłużał, bo ja jestem taki trochę gadatliwy ostatnimi czasy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpocznijmy wspólnie ten 4. charytatywny koncert świąteczno-noworoczny. Co usłyszymy, myślę, że Nina nam zaraz powie. Ja zachęcam jeszcze raz do bardzo, bardzo, bardzo głośnego śpiewu. Organy mają swoją moc w tym kościele, ale ja wiem, że Państwo macie jeszcze większą moc. Zapraszam do wspólnego udziału i mam nadzieję, że będzie pięknie. Dziękuję bardzo za przybycie już teraz. Marcin Gad, proszę o brawa, drodzy Państwo, już na dzień dobry albo dobry wieczór. Moi drodzy, to prawda, mnóstwo osób wsparło ten nasz koncert i to nasze wieczorne spotkanie. Ja ogromnie cieszę się, że mogę być taką małą częścią tegoż właśnie wieczoru. Ja tutaj podepnę się pod to, co Marcin powiedział. Ja wierzę, że dobro wraca. I szanowni Państwo, te pieniądze, które dzisiaj będziemy od Was zbierać, to naprawdę pójdą na bardzo, bardzo szczytny cel. To żadna złotówka, ba, żaden grosz nie będzie zmarnowany. Także bardzo proszę, abyście faktycznie o tym pamiętali. Zresztą rozmawiałam z Marcinem wcześniej, kiedy się spotkaliśmy i rozmawialiśmy o całym tym wydarzeniu i powiedział, że co roku naprawdę jesteście bardzo, bardzo hojni. Także wierzę, że będzie podobnie właśnie dzisiaj tego wieczoru. Szanowni Państwo, w takim razie, skoro Marcin już był tutaj, to ja chciałabym, żeby pojawił się raz jeszcze. Ale nie będzie on sam. Będzie towarzyszyła mu Anna Szymańska, bardzo zdolna 8-latka, która śpiewa na co dzień w Scholi Śródło. No i ma niezwykle czarujący, no i taki bardzo delikatny głos. Jak oni razem będą się uzupełniać? Ja tego jeszcze nie wiem, ale z pewnością za chwileczkę usłyszymy. W takim razie, drodzy Państwo, Gore Gwiazda Jezusowi, Marcin Gad i Anna Szymańska. Proszę o ogromne brawa. Drodzy Państwo, ale oczywiście nie może być tak, że będą sami. Towarzyszy im oczywiście Schola, także dla wszystkich, którzy tutaj dla Was zaśpiewają, raz jeszcze ogromne brawa. Oni się przygotowują, ale uwierzcie, brawa bardzo pomagają przed występem. Schola na co dzień śpiewa w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, nie przekręciłem chyba, w Centrum Bytomia obok dawnego Szpitala Górniczego pod kierownictwem pani Doroty Dakrzewicz. I w imieniu tej Scholi i pani Doroty witam wszystkich, którzy właśnie z tej parafii tutaj do nas przybyli. I nie byłbym sobą jeszcze, gdybym nie przywitał wszystkich, którzy przybyli z moich rodzinnych Stolarzowic. Otóż urodziłem się w dzielnicy Bytom Stolarzowice. Tam też mieszkam do teraz, nie planuję tego w najbliższym czasie zmieniać. Witam wszystkich Stolarzowiczan, cieszę się, że jesteście, a wiem, że jesteście. Górę gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku.
Józef z Marią asystują przy boku Hej, żyje no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hej, żyje no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Buczą delikatnej osobie, osobie. Hej, żyje no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hej, żyje no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Pastusz komie z podarunki przybiegli, przybiegli. W koło Chopin o północy obiegli, obiegli. Hej, żyje no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hej, żyje no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hej, żyje no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Szanowni Państwo, Marcin Gat, ale Marcinie, młodym trzeba zrobić miejsce, wiesz? Jeszcze młodszym od Ciebie, tak bym powiedziała. Ania zostaje z nami, oczywiście Skola też, ale pozwolicie Państwo, że ja przedstawię tych młodych ludzi, niech oni się przedstawią Wam z imienia i nazwiska. Kochanie, jak masz na imię? Julia. Wiktoria. Natalia. Wiktoria. Amelia. Sandra. Natalka. Weronika. Maja. Drodzy Państwo, w tym momencie ogromne brawa, bardzo proszę, jest z nami jeszcze artysta z gitarą, chłopak z gitarą. Krzysztof. Krzysztof, no i oczywiście brawa, brawa jak najbardziej się należą. I pani Dorota Dakrzewicz, która tutaj dyryguje, kierownikuje, myślę, że mogę tak powiedzieć. Dzisiaj, drodzy Państwo, wszystko oczywiście dla radości, ku radości. I dla uśmiechów. Niech te uśmiechy nam towarzyszą i ogromna miłość. Ale ja nie będę przedłużać, bo tutaj niektórzy chcą śpiewać. Więc... A wcora z wiecora Anna Szymańska i Schola Źródło. Szanowni Państwo, my mówiliśmy dzisiaj i Marcin i ja, że mnóstwo ludzi mocno zaangażowanych jest w to przedsięwzięcie, za co bardzo, bardzo dziękujemy i bardzo nisko się kłaniamy. Pozwolicie, drodzy Państwo, że ja w tym momencie
wymienię naszych cudownych sponsorów, fantastycznych sponsorów, ludzi, którzy postanowili być jeszcze bliżej i jeszcze bardziej włączyć się w organizację tego wieczoru. Więc bardzo dziękujemy, bo są z nami Fundacja Marko Pomaga, Studio Music Karol Kasperczyk, Wapskart, Elektroapart, Epigraf. Bardzo proszę w tym momencie, drodzy Państwo, ogromne brawa dla naszych fantastycznych partnerów, sponsorów. A w tym momencie bardzo chciałabym Państwa zachęcić do wspólnego śpiewania, bo Marcin jest już na stanowisku swoim i widzę, że on już jest gotowy, tak Marcinie? Jesteś gotowy? Jest. Jestem gotowy, tak. Bardzo się cieszę. Ale szanowni Państwo, mam nadzieję, że Wy też gotowi jesteście i będziecie śpiewać, bo już za moment wybrzmi tutaj, w tym pięknym kościele, kolęda polska. Wprawdzie autor słów i melodii znany nie jest, ale kolęda znana jest naprawdę w całym naszym kraju i bardzo często śpiewana. Szanowni Państwo, naprawdę ogromnie proszę o to, abyśmy wszyscy głośno zaśpiewali wspólnie z Marcinem. Dzisiaj w Betlejem Marcin Gad. Wielkie brawa, szanowni Państwo. Pięknie Państwo śpiewacie. Marcin, a Ty pięknie grasz. Człowiek wielu talentów. Można tak, można. Niektórzy są tak obdarowani, drodzy Państwo. Ale myślę, że wszyscy nasi artyści dzisiaj ogromnie zdolni. No i Państwo jesteście ogromnie zdolni. I bardzo Wam dziękujemy, że jesteście i śpiewacie taką pełną piersią, pełną parą. O to właśnie chodzi. Dzisiaj się radujemy, dzisiaj się cieszymy. To jest ten wieczór, to jest ten koncert, to jest właśnie ten dzień. Szanowni Państwo, a już teraz usłyszymy taką świąteczną piosenkę, którą, myślę, że mogę tak powiedzieć, rozpropagował Bing Crosby. Ona powstała w 1951 roku, ale później śpiewali ją naprawdę, naprawdę wielcy, Bing Crosby właśnie, ale także Andrea Bocelli, a także Michael Bublé, czy na przykład tutaj dzisiaj zaśpiewa jeszcze jedna osoba specjalnie dla Państwa. Mowa o
pieśni świątecznej, piosence świątecznej, która nosi tytuł It's beginning to look a lot like Christmas. Drodzy Państwo, zaśpiewa to kolega Marcina z grupy, to mogę powiedzieć. Jest studentem pierwszego roku zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Gra w musicalach w studio Step Tomasza Micha w Chorzowskim Centrum Kultury. Drodzy Państwo, przed Wami Jakub Dykowski. Jakubie, zapraszam Cię Was. Drodzy Państwo, proszę o ogromne brawa. Witam bardzo gorąco i serdecznie. And the golf, the fairs, the shoots, and in the band, Marion balls, and into the toys, and the cars, and Jenny's, and Jen. Mom and Dad is old, is cold, is war, to start again. It's beginning to look like your Christmas everywhere you go. It's a training ground hotel, it's singing in the well. Singing, drinking in the dozen snow. It's beginning to look like Christmas. Soon the bells will start. It's a song to sing, to think, the carol that you sing right within my heart. Is the prettiest sight to see, is the holy that will be on your own front door. Sure it's Christmas once more. Jakub Wykowski, no piękne te dźwięki, piękne tutaj dla Państwa przygotowali nasi artyści. Artyści w różnym wieku, Szanowni Państwo, bo już teraz przed Wami kolejny piękny utwór, no i bardzo zdolny wykonawca, bardzo zdolny piosenkarz. Będzie to, drodzy, 12-letni chłopak, który ma ogromną pasję do muzyki. Wcale mnie to nie dziwi. Laureat wielu konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. W 2016 roku uhonorowany tytułem Talent Województwa Śląskiego. W tym roku, a raczej chyba w poprzednim, nagrodzony przez prezydenta Bytomia za liczne osiągnięcia wokalne. Drodzy Państwo, święty czas niewątpliwie jest w
właśnie teraz. I o tym świętym czasie zaśpiewa nam Daniel Nowak. Danielu, zapraszamy. Drodzy Państwo, proszę o brawo. Dzień dobry. Wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Niech wokół serca i choinki czekają myśli jak upominki. Święty dziś żal i świętą łzą, święta pokoju i pokój świąt. Zobacz, ile serca jest w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Święty czas, wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Święty czas to radosny czas, zobacz, ile serca jest w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje. Dziękuję bardzo. Daniel Nowak. No, mówiąc szczerze, w ogóle nie dziwię się tym nagrodom. Myślę, że będzie ich więcej po tym, co usłyszeliśmy. No, piękne to było, przepiękne. Drodzy Państwo, pora na to, abym wspomniała o naszych partnerach, partnerach tego wydarzenia. Oni już dzisiaj byli wspomnieni, o nich dzisiaj już mówiliśmy, zarówno Marcin, jak i ja, ale bardzo proszę, drodzy Państwo, abyście o nich też wy pamiętali. Naszymi partnerami jest Liga Kobiet Nieobojętnych oraz Urząd Miasta Bytom. Bardzo proszę o ogromne brawa. Dziękujemy, że jesteście.
Drodzy Państwo, pora na to, abyście Wy też pośpiewali. Myślę, że jesteście na to gotowi, prawda? Za pierwszym razem świetnie Wam poszło. Teraz można znowu głośno, głośno i wyraźnie zaśpiewać, tym bardziej, że jest to bardzo, bardzo znana kolęda. Kolęda, której po raz kolejny nie znamy autora, ale nam to w ogóle nie przeszkadza. Jeśli chodzi o znane osoby, które śpiewały tę kolędę, to między innymi Jerzy Połomski ją wykonywał i do swojego repertuaru włączył. Między innymi Ryszard Rynkowski, Maryla Rodowicz. A dzisiaj będziecie wyśpiewać. Także myślę, że towarzystwo bardzo zacne. Szanowni Państwo, no ale tak, my będziemy śpiewać, ale no, grać będzie właśnie on, Marcin Gad. Już gotowy, po raz kolejny. Czeka już na ten moment, żeby mógł dla nas zagrać i zaśpiewać, bo Marcin też nam śpiewa oczywiście przepięknie. Drodzy Państwo, śpiewamy wszyscy pełnym głosem. Bardzo proszę, Gdy się Chrystus rodzi. I chór okolicznościowy koncertu charytatywnego. Wielkie brawa. Oczywiście ten chór to państwa, w chórze zawsze wszyscy śpiewają, dlatego proszę o gromki śpiew. Pierwszy raz był wspaniały, drugi będzie jeszcze lepszy, głęboko w to wierzę. Wielkie brawa dla chóru okolicznościowego, byliście wspaniali. Ja myślę, że lepszego chóru to nie można było sobie po prostu wymarzyć, prawda? Fantastycznie było. Brawa dla Państwa, no po prostu szapoba. Cudnie, że śpiewacie razem z nami, szanowni Państwo, no ale czas na kolejny występ. Marcin zostaje tam, gdzie jest. Dobrze ci tam. Widzę, że zadowolony jesteś. Ja się za organami spełniasz się. Czuję, dokładnie. Ale o to właśnie chodzi, ale tym razem nie pozwolę ci być samemu, wiesz? Tylko, że tutaj do siebie zaproszę naszą kolejną artystkę. Tym razem, drodzy Państwo, będzie to 17-letnia uczennica chorzowskiej szkoły muzycznej. Tam kształci swój głos w kierunku śpiewu operowego. Weronika Kowolik. Weroniko, zapraszam Cię tutaj do nas. Proszę o brawa. Weronika przygotowana.
czeka już, żeby przed Państwem zaśpiewać. Marcin czeka, żeby zagrać. To ja w takim razie z przyjemnością zapowiem. Jasną, spokojną, grudniową nocą. Proszę o brawa. Weronika Kowolik, pięknie. Ja nie spodziewałam się, drodzy Państwo, albo inaczej, że zaczęłam. Spodziewałam się, ale nie myślałam, że aż tak bardzo zdolnych ludzi tutaj macie w Bytomiu. Naprawdę, jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem. Myślę, że częściej teraz tu będę, mam nadzieję. Drodzy Państwo, pora na naszą kolejną artystkę, pora na kolejny piękny występ podczas tego wieczoru, podczas koncertu charytatywnego. I ja, jeśli mowa o tym utworze, to pierwsze, o czym pomyślałam, John Lennon, Yoko Ono, bo to od nich się zaczęło tak naprawdę. Oni napisali, zaśpiewali i właśnie w tekście tej piosenki są bardzo dające do myślenia słowa. Więc są święta, co do tej pory uczyniliście. Warto zastanowić się nad tą właśnie frazą. Szanowni Państwo, właśnie teraz So This Is Christmas zaśpiewa 20-letnia Dagmara Szczepanik, która mieszka w Bytomiu. Od zawsze interesowały ją muzyka, taniec i teatr. Kocha śpiewać, to jej największa pasja, no ale studiuje filologię angielską.
Myślę, że doskonale jej się to przyda do zaśpiewania tej piosenki. Mimo wszystko nie zamierza rezygnować ze śpiewu i bardzo dobrze. Dagmara Szczepanik, So This Is Christmas. Bardzo proszę o brawo. Artysta jeden z drugim, trzecim przychodzi tutaj do Państwa i śpiewa, ale nie możemy zapominać o tym, że jest to czwarty charytatywny
koncert świąteczno-noworoczny. Dlatego w tym momencie zaproszę do siebie Marcina. Marcinie, ty ekspresowo po prostu przemieszczasz się tam z góry tutaj do nas, ale dobrze. Bo wiesz, z racji tego, że jest to koncert charytatywny, chciałabym, żebyś właśnie teraz ty coś ogłosił. Tak. Nie wiem, czy ktoś z Państwa liczył, ale było właśnie 9 punktów programu tego koncertu. Zapowiadałem, że po 9 punkcie rozpoczniemy zbiórkę. I w tym momencie właśnie 4 bardzo miłe, sympatyczne i uśmiechnięte panie z Ligi Kobiet Nieobojętnych. Nie umiem ich teraz zlokalizować. Tu są, idą. Idzie pani Ania, zresztą pań. W tym momencie zaczyna się zbiórka. Otwieramy szeroko portfele, kieszenie. Serca. Serca, przede wszystkim. Serca. Daniel śpiewał, że mamy wielkie serca. Mniej więcej tak było w tekście. Więc okażmy te serca, bo naprawdę są wielkie i głęboko w to wierzę. I w tym momencie właśnie jest możliwość, żeby po prostu przyczynić się do tego, żeby komuś żyło się troszeczkę lepiej i żeby jakiś uśmiech, choć delikatny, na twarzach się pojawił. Ja bardzo bym prosił, żeby te koszyczki puszczać, ławka po ławce, żeby sobie wszyscy podawali, a po nawach bocznych panie również przejdą, także proszę się nie martwić. Do końca ławki podawać i potem do tyłu, tak jak to w kościele podczas mszy się zazwyczaj odbywa. No i bardzo proszę o hojność. Te pieniądze są w całości przeznaczone na ten cel, o tym mogę zapewnić, tak jak robię to co roku. I muszę przeprosić też Państwa, bo pewnie Państwo zauważyli, że się teraz zapaliła szopka i zapaliły się choinki koło ołtarza. Ja byłem zbyt dosłowny, mówiąc panu kościelnemu, żeby zgasił wszystkie światła i zgasił też choinki. Marcin, także tak Mara tutaj być. Wywołała ty, nas ja muszę, na pięknie nie, nie, nie. Ten... Tak miało być, ty nie mów takich rzeczy, popatrz, na ten moment właśnie, kiedy wyszedłeś, ja zaświeciło chciałem, żeby się wszystko. Właśnie uwagę na to zwrócili, że to jest tak pięknie. Tak, jest, jest faktycznie przepięknie, jest przepiękny tak. Kościół, jest przepięknie przystrojony faktycznie. No, miejsce idealne. Tak. Co do tego miejsce wieczoru idealne, i koncertu. Piękny neogotycki kościół. Mamy takich kilka w Bytomiu o właśnie takim pięknym wyglądzie i w środku, i z zewnątrz, monumentalnym, więc chciałoby się powiedzieć. No i wykorzystujemy to. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi, że pozwolił nam tutaj ten koncert zorganizować po raz trzeci już. Ale szanowni Państwo, to nie koniec koncertu. Jeszcze raz tyle przed nami. Mam nadzieję, że będzie równie emocjonalnie, a zapewniam, że na sam koniec dwa ostatnie punkty programu są naprawdę niesamowite. Także proszę nie wychodzić. Ja bym 3 powiedziała nawet, ale to Państwu na razie nie zdradzamy. Dobrze. 3 tak. Będą naprawdę takie w ogóle jeszcze bardziej wow. Chociaż nie wiem, czy się da. No tutaj, wiesz, każdy punkt, każda osoba, która wychodzi, Państwo mnie zaskakujecie, więc no po prostu wow, szapoba, jest naprawdę. Jest wielkie wow, jak co roku. Ja powiem tylko tak między nami, szanowni Państwo, jak tak śpiewacie te kolędy, no pewnie usłyszeliście, że ja z organów lubię dużo zawsze gdzieś tam wyciskać i powiem szczerze, że więcej się już nie da. Więc wielkie brawa dla Państwa, bo naprawdę jesteście wspaniali. Brawo, brawo. A teraz pewnie trudno się, wiesz, bije brawo, bo trzeba pieniądze wyciągać z torem. Bardzo dobrze, że te brawo były takie ciche teraz. Dobrze, właśnie. Wyciągajcie te pieniądze, szanowni Państwo, wspierajcie tych naszych bytomskich biednych i ubogich. Ja uciekam stąd, tak, lecę tak. Znowu do góry i do usłyszenia. To ty w takim razie, mój drogi, znajdź swoje miejsce kolejne, bo tutaj wszędzie po prostu pasujesz idealnie. Ale skoro Marcin stąd uciekł, oznacza to niechybnie, że pojawi się zaraz przy organach i zaraz będzie grał. I zaraz będzie też piękny śpiew się tutaj roznosił, ale drodzy Państwo, pozwolicie, że powiem jeszcze o tych, bez których również takie wydarzenia no, nie mają prawa istnieć, bo jest trudniej, jest naprawdę dużo większy problem, żeby powiadomić wszystkich na przykład, że taki koncert już po raz czwarty się odbywa. Dlatego ja z ogromną przyjemnością i ogromną radością chciałam przeczytać Wam i powiedzieć, kto jest naszym patronem medialnym? A jest ich paru naprawdę, co oczywiście ogromnie, ogromnie nas cieszy. Drodzy Państwo, patronaty medialne. Telewizja Sfera, telewizja TVS, telewizja Katowice. Jak widzicie, tutaj po prostu porozumienie ponad podziałami, to jest najpiękniejsze. Radio Piekary, Radio Silesia, Radio M, Dziennik Zachodni, Życie Bytomskie, Gość Niedzielny, Gazeta Bytomska, Bytomski.pl, Nasze Miasto.pl, Bytom dla Was, My Bytomianie, Ino Bytom. Bardzo proszę, ogromne, ogromne brawa. Naprawdę dziękujemy.
Ja nie ukrywam, że to jest dla mnie jako osoby, która pracuje w mediach, zawsze ogromna radość, że naprawdę można. I to nie jest tak, że tylko jedna telewizja, tylko jedne radio, tylko jedna gazeta może mówić o jakimś wydarzeniu. Tylko cudne jest to, że możemy naprawdę wszyscy się zjednoczyć, kiedy coś takiego się dzieje. Czwarty charytatywny koncert świąteczno-noworoczny. Tutaj pomagamy, tutaj liczy się ogromne serce, tutaj liczy się to, że jesteście przede wszystkim. I drodzy Państwo, bo tak naprawdę ja uczestniczę w takich wydarzeniach charytatywnych i to nieważne, ile się ma na co dzień. Ważne jest to, jak mamy duże serce, ile potrafimy dać. To nie chodzi o nie wiadomo jakie kwoty, choć wiadomo, że przy takich wydarzeniach chce się uzbierać jak najwięcej. Czasem okazuje się, że mniej znaczy więcej, że ci, którzy mają mniej, dają naprawdę relatywnie dużo od siebie, bo mają te wielkie serducha. Także naprawdę już dla mnie ogromną radością jest to, że jesteście tutaj i że możemy wszyscy świętować w taki piękny sposób. Moi drodzy, pora na kolejną piękną piosenkę, kolędę. Tym razem, moi drodzy, no Marcin oczywiście już na stanowisku, przy organach, już mi tutaj macha, to znaczy, że mam przestać gadać. Dobrze, Marcinie. Ja też dużo mówię, to przestaję już mówić. Pora na śpiewanie, drodzy Państwo, ale zapraszam tutaj Weronikę Kowolik. Weroniko, zapraszam Cię. Śpi mój maleńki. Jeśli znacie Państwo tekst, oczywiście zachęcam do śpiewania.
to ja się zawsze bardzo wzruszam przy takich pięknych, spokojnych kolędach, pastorałkach, pieśniach świątecznych. Ale teraz będzie dużo głośniej, nie da się ukryć. Teraz, drodzy Państwo, Marcin przygotował w scenariuszu no taką dużo bardziej energetyczną kolędę. No zobaczymy, jak Państwo sobie poradzicie, ale myślę, że tak. Zazwyczaj, tak jak pamiętam, to się śpiewa na dwa głosy. Żeński, męski. Zobaczymy, czy tutaj też to wyjdzie. Może Państwo wszyscy razem będziecie śpiewać. Zaraz się przekonamy. Drodzy Państwo, to kolęda polska. Autorem jest Franciszek Karpiński. No i tak naprawdę utwór ten śpiewany był na różne melodie w różnych częściach naszego pięknego kraju. My dzisiaj śpiewamy właśnie tutaj w Bytomiu podczas naszego koncertu. No to Marcin, ty tam będziesz nam pięknie grał i śpiewał, będziesz pomagać. Ale śpiewamy wszyscy, drodzy Państwo. Jesteście dzisiaj bardzo, bardzo ważnym ogniwem tej całości. Także bardzo proszę o to piękne, głośne śpiewanie. Bracia, patrzcie jeno! Brawa, byliście wspaniali. Ale w zasadzie wychodzi na to, że ja Państwa nie muszę prosić, żebyście śpiewali. Wy to sami robicie i robicie to doskonale. Naprawdę ogromne, ogromne brawa dla Was. Pora na naszych kolejnych artystów. Jeszcze ich tutaj nie było na naszej scenie, no bo scena jednak jest, a scena jest wymagająca, więc oni się doskonale do tego występu przygotowali. Drodzy Państwo, już za moment trzy utwory. Będzie to White Christmas, Jingle Bells Rock oraz Uciekali. Nie ukrywam, jedna z moich ukochanych, więc czekam na to Wasze wykonanie. Wykona trio smyczkowe Appassionato. Marta Linek, Wiktoria Linek, Paulina Świerczek i dzisiaj gościnnie Adam Szebesta, skrzypek i gitarzysta. Appassionato, drodzy Państwo, to trio smyczkowe trzech przyjaciółek, u których muzyka zawsze grała pierwsze skrzypce. No i tak zostało. Zespół powstał 3 lata temu, kiedy dziewczyny stworzyły swój pierwszy utwór, z którym dostały się do polsatowskiego talent show Super Dzieciak. Appassionato to włoskie określenie muzyczne, które oznacza grać z pasją. Do nich idealnie to pasuje. Już się przygotowują właśnie do tego występu specjalnie dla Was podczas tego wieczoru. Raz jeszcze przypominam, Szanowni Państwo, Marta Linek, Wiktoria Linek, Paulina Świerczek i dzisiaj gościnnie Adam Szebesta. White Christmas. Myślę, że wszyscy znają tę piosenkę. To piosenka, którą znamy również z wykonania Binga Crosby'ego. To 1941 rok, a znamy ją do dzisiaj. I tak naprawdę wielu artystów również ją wykonywało i co ciekawe, ta piosenka otrzymała Oscara.
Więc naprawdę tutaj wielkie szapoba za stworzenie tak cudnego utworu. Myślę, że jesteście gotowi, już czekają na ten występ. Drodzy Państwo, brawa, śpiewy mogą być wspólne. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Przed Wami trio smyczkowe Appassionato. Dzieciątko, co tak słodko śpi. Judeusz to niebezpieczna strefa, nieporuszone małe chłopcu drzwi. Namiestnik Herod ciągle drży w obawie, że chociaż władzę dzierży jego dłoń. I rzymski cesarz patrzy nań łaskawie, to w rączkach dziecka może kryć się broń. Uciekali, uciekali, uciekali na osiągu przez pustyni żar. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej ukryć dziecię bezsennych skarb. Uciekali, uciekali, uciekali na osiągu przez pustyni żar. Jak najdalej, ukryć dziecię bezsennych skarb. Ciężko ojczyzny wspominać w pustyni, mieliśmy jakoś zapełniony byt. Choć czasem patrol mijał drzwi świątyni, zawsze się modlić mógł pobożny Żyd. Lecz może trzeba szlakiem iść wygnania, tak jak przodkowie nasi kiedyś szli. Może nie tu jest ziemia obiecana, może gdzie indziej będzie rósł nasz syn. Uciekali, uciekali, uciekali
posiłku przez pustyni żar. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej ukryć się ciebie, senny ich sad. Uciekali, uciekali, uciekali na osiłku przez pustyni żar. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej ukryć dziecię bezsenny ich star. Uciekali, uciekali, uciekali na osiłku przez pustyni żar. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej ukryć dziecię bezsenny ich skarb. Brawa, oczywiście bardzo zasłużone trio smyczkowe Appassionato, dzisiaj z Adamem Szebestą, skrzypkiem, gitarzystą. Raz jeszcze proszę ogromne brawa. Trzy piękne utwory nam wykonali dzisiaj. Szanowni Państwo, po raz kolejny chciałabym Was zachęcić do wspólnego śpiewania. No znowu to mówię, że chcę zachęcić, Wy i tak to robicie doskonale, ale żeby nie było, powiem. Marcin oczywiście już czeka, już przebiera nogami z pewnością, bo on uwielbia grać, uwielbia śpiewać. No i cudnie mu to wychodzi, o to właśnie chodzi. Drodzy Państwo, wychodzi Wam to też rewelacyjnie, więc pośpiewamy teraz. Będzie to kolęda, która powstała w połowie XVIII wieku, a będą to triumfy Króla Niebieskiego. Śpiewamy wszyscy! Thank you.
niebieskiego. Wielkie brawa, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie za tak piękny śpiew. Powiem tylko, że na zakończenie koncertu okazji do śpiewania będzie jeszcze jedna. Oczywiście, że będzie. Nie zdradzaj jeszcze. Bardzo cię proszę. Nie zdradzajmy jeszcze, co będziemy śpiewać, ale owszem, tak właśnie będzie. Drodzy Państwo, ja mam ogromną przyjemność i ogromny zaszczyt zapowiedzieć naszą kolejną artystkę. Osoba, która naprawdę ma przecudny głos, przewspaniały i z pewnością uświetni ten nasz koncert. Oprócz tego jest bardzo sympatyczną osobiście dziewczyną. Drodzy Państwo, już za chwilę wystąpi przed Wami bytomianka. Tak, tak. Absolwentka ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Bytomiu właśnie. I w 2012 roku brała udział w koncercie Debiuty w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Opolskiej w Opolu. Wierzę, że trzymaliście bardzo mocno kciuki. Wydała 3 albumy solowe. Jest laureatką wielu, wielu nagród, ale z pewnością będzie potrzebowała tutaj mikrofonu. To ja tutaj sobie będę mówić, a pan może w tym momencie przygotować, żeby miała takie piękne wejście, drodzy państwo. Tak jak powiedziałam, nie tylko bardzo, bardzo zdolna, ale też przesympatyczna. To nie jest takie częste, uwierzcie mi, jeśli chodzi o tych, którzy naprawdę mają ogromny talent, ale zdarzają się tacy ludzie i całe szczęście można spotykać ich na naszej drodze. Z wielką radością zapraszam właśnie tutaj Martę Król. Marta, zapraszam cię. Proszę o ogromne brawa, drodzy państwo. Dobry wieczór. Mam takie przekonanie, że polska tradycja śpiewania kolęd jest najwspanialsza na świecie. Mój dziadek na przykład śpiewa kolędy cały rok, zwłaszcza jedną. Jest to dla niego forma modlitwy, więc jest zawsze przygotowany na święta, zwłaszcza wokalnie. I to będzie ta najbliższa mu kolęda, a tym samym stała się również najbliższą mojemu sercu. Lulajże Jezuń. Lulaj, że Jezuniu,
nasz aniołeczku, lulajże wdzięczniuchny świata kwiateczku, lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a Ty go a very special Christmas for me.
so I'm gonna get to know you better. This Christmas and as we trim the tree, how much fun is gonna be together. This Christmas the fireside is blazing bright and we're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Marta Król. Pięknie. Szanowni Państwo, tak to bywa, tak to bywa. Nawet przy tak pięknych wieczorach i pięknych koncertach, że kiedyś musi nastąpić ten moment, że na przykład ja muszę powiedzieć Państwu, że no niestety, powoli, powoli, będziemy musieli kończyć, ale. My tutaj z Marcinem mówiliśmy, że będzie jeszcze jedno śpiewanie wspólne, ale zanim pośpiewamy, Marcina zaproszę tutaj do siebie. Marcin Gat, zapraszam cię, mój drogi, bo jeszcze mamy dla Państwa oczywiście parę ciepłych, miłych słów. Parę ciepłych, miłych słów. Ja oczywiście zapomniałem teczki, proszę mi dać sekundkę. Teczka jest niestety niezbędna. Ale to, wiesz, to znaczy, że są te emocje, te bardzo pozytywne i piękne emocje. To jest w ogóle najmilsze, co może być podczas takiego wydarzenia. Ważne, że jest teczka. Teczka, drodzy Państwo, przy zawodzie konferencjera jest naprawdę niezbędna. Mamy wszystko? Chyba tak. To dobrze. Tak. Musiałem sobie wypisać po prostu, bo ja nigdy nie pamiętam, komu mam podziękować, ale będzie szybciej jak w zeszłych latach, obiecuję. Przede wszystkim dziękuję wszystkim wykonawcom, dziękuję Ninie za poprowadzenie tego koncertu i myślę, że dla wykonawców wielkie brawa i w tym momencie zaproszę ich wszystkich tutaj do nas na środek. Brawo, wielkie brawo, brawa. Brawo. Chodźcie, moi drodzy, chodźcie. Ci, którzy jeszcze zostali, nie wiem, czy wszyscy zostali, ale mam nadzieję, że tak. Przypomnę, drodzy Państwo, Anna Szymańska, Schola Parafialna Źródło. Marcin oczywiście, Jakub Dykowski, Daniel Nowak, Weronika Kowolik, Dagmara Szczepanik, Trio Smyczkowe Apasionato i Marta Król. No i Marcin. Dziękujemy serdecznie. Tak to dzisiaj, Szanowni Państwo, wyglądało, jeśli chodzi o naszych artystów. Oprócz wykonawców i prowadzącej, chcę również podziękować moim najbliższym, którzy mnie co roku wspierają w tym bardzo. Gdzieś was widziałem, tu chyba jesteście, chociaż mnie bardzo oślepia. Jesteście, babcia mi macha. Dziękuję wam bardzo za pomoc, za to, że albo dobrym słowem, albo krytycznym słowem wesprzecie. Różnie to bywa, no niestety tak to jest. Ale to jest zawsze dobre i zawsze budujące, więc oby tego więcej było. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję promocyjną tego koncertu, a było tych ludzi mnóstwo w tym roku. Oczywiście liczba patronatów medialnych co roku wzrasta. Dołączyła telewizja Silesia w tym roku. Tutaj z Niną na czele można by powiedzieć, bo to dzięki niej w programie o tym koncercie mówiono. Owszem, owszem, było. Tych patronatów było bardzo dużo. Dziękuję administratorom wielu fanpage'y na Facebooku, którzy o tym koncercie pisali, którzy przypominali, którzy udostępniali. Dziękuję Państwu, którzy tu jesteście, a również jakoś ten koncert promowaliście, czy w gronie swoich znajomych, czy gdzieś tam też w portalach społecznościowych.
Dziękuję właścicielom firm i instytucji, którzy zgodzili się, żeby wywiesić u nich plakaty. Dziękuję bardzo korporacji taksówkarskiej naszej z Bytomia Taxi Rabat i Tomkowi Sobczakowi tutaj za pomoc w rozpropagowaniu tego koncertu poprzez rozdawanie ulotek klientom tej właśnie firmy. Dziękuję bardzo radnym bytomskim, radnym zabrzańskim za rozwieszanie plakatów. No i przede wszystkim, szanowni państwo, dziękuję państwu. Bo gdyby nie państwo, to ten koncert byłby bez sensu kompletnie i wszyscy dobrze o tym wiemy. Dlatego prośbę mam już teraz wielką, żebyście przyszli też za rok. Nie wiem jeszcze dokładnie, którego dnia stycznia ten koncert się odbędzie. Cały czas gdzieś tam się zastanawiam. Być może będzie to 13 stycznia. Natomiast obiecuję, że piąta edycja, taka już powiedzmy pół jubileuszu 10, będzie bardzo z pompą. Zresztą myślę, że każda jest bardzo ciekawa i bardzo piękna i przede wszystkim jest najważniejsze w tych wszystkich koncertach, niezależnie kto tu wystąpi, niezależnie jak długo ten koncert będzie trwał, że cel jest zawsze szczytny. Za tydzień w niedzielę, czyli 14 stycznia, w tym kościele o godzinie 9:30 na Sumie będzie odprawiona msza za wszystkich zaangażowanych w ten koncert, za wykonawców, za sponsorów, za wszystkich, którzy jakoś się przyczynili, żeby ten koncert właśnie się odbył. Zapraszam na tą mszę. Ja zasiądę na tej mszy za organami, a swoim pięknym głosem uświetni ją pani Ewa Uryga, która w zeszłym roku na tym koncercie występowała. Nie wiem, czy o kimś zapomniałem, czy o czymś zapomniałem. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam, jeżeli komuś powinien był jeszcze podziękować. Jeszcze raz proboszczowi dziękuję za udostępnienie kościoła. Nigdy nie ma z tym problemu, mimo tego, że czasami bywa ciężko z pewnymi rzeczami, ale udaje się, ksiądz proboszcz zawsze jest, że tak powiem, po naszej stronie. Jeszcze z tego, co wiem, nie wrócił z kolędy, bo dzisiaj bardzo długa trasa, natomiast na pewno jest gdzieś tutaj z nami myślami. Cóż więcej mówić, na tym wypadałoby zakończyć. Ja zapraszam bardzo serdecznie, przepraszam, wepchnę ci się w słowo jeszcze wcześniej. Proszę cię bardzo, ty tu rządzisz. Całkiem na końcu koncertu, czyli już za chwil parę, bo to ostatni punkt przed nami, zachęcam do wykonania wspólnie, tradycyjnie już jak co roku, kolędy Cicha Noc. Tekst będzie tutaj wyświetlony, nie dwie, a trzy zwrotki będziemy śpiewać i mam nadzieję, że damy radę, jak zawsze zresztą. Bo jak ja to powiedziałem, chór okolicznościowy, tak, tego koncertu? Zabrzmiało cudownie, ale chór okolicznościowy, no bez chóru po prostu, tak. no nie ma niczego, dokładnie. Nie ma. Naprawdę jest pięknym takim przeżyciem, gdy się siedzi przy organach, jest tak dużo ludzi w kościele, którzy tak pięknie śpiewają i te organy mogą tak cudownie brzmieć dzięki temu śpiewowi, bo jak ludzie nie śpiewają, to z organów nie ma też co za dużo wyciskać. Także naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo za wszystko serdecznie wszystkim dziękuję. Wykonawców proszę o pozostanie tutaj na środku, można się trochę obrócić, żeby było tekst widać. Dobrze, teraz ja muszę się po prostu, słuchaj tutaj, do góry. Wejść w słowo, bo ty nie pozwolisz. Nie, ja nie wiem. Pierwszy raz spotykam kogoś, kto tak dużo mówi. Ty mi nie uciekaj, drodzy państwo. Marcin, ja myślę, że jemu musimy oczywiście wszyscy ogromnie, ogromnie podziękować. Ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, Marcin, tego, co ty robisz, że ci się chce i że potrafisz zarazić taką ilość osób do tego, żeby przyszły, żeby zaśpiewały, żeby były i żeby dały kawał swojego serducha. Marcin, wielkie brawa dla ciebie oczywiście. Myślę, że od wszystkich teraz te brawa popłyną prosto w twoją stronę. A teraz już zmykaj, słuchaj, zmykaj już na górę. Jeszcze jedna rzecz. Udało się wstępnie podliczyć kwotę, która została dzisiaj zebrana. Nie wiem, jak to zrobili tak szybko, ale się im udało. Wyszło na to, że z tym, co przyszło gdzieś tam na konto, czy ktoś dał w gotówce, jeżeli nie mógł być na koncercie, wyszło ponad 4000 zł. Jest to wynik troszkę niższy niż w zeszłym roku, natomiast absolutnie mnie to nie zniechęca do tego, żeby ten koncert po raz kolejny zorganizować. Jeżeli ktoś myśli, że byłby w stanie jeszcze coś dorzucić. Z tyłu kościoła przy wyjściu stoi dwóch chłopaków, Patryk i Szymon. Oni stoją z koszyczkami. Jak ktoś by miał jeszcze jakieś tam zaskórniaki w zanadrzu, zachęcam, można wrzucić. My to na pewno spożytkujemy bardzo dobrze. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia za chwil parę śpiewając Cichą Noc. Dziękujemy ci bardzo. To właśnie Marcin. Szanowni państwo, tak. Jak najbardziej. Brawa, brawa mogą być. A ja w tym momencie, ponieważ mam chwilkę czasu, chciałam podziękować za to, że mogłam też pojawić się właśnie tutaj u was, w tym pięknym kościele. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ale kościół to nie tylko mury, kościół to właśnie to uczucie i ta miłość, która tutaj jest.
To jest najpiękniejsze. Cudownie mi, że jesteście wy, że jest was tak wielu, że chcieliście przyjść, że nasi artyści po prostu tak zdolni i młodsi, i ci najmłodsi. I okazuje się, że wielu ludzi chce chwalić Pana i z tego chyba powinniśmy się wszyscy cieszyć. To naprawdę piękny wieczór niedzielny, także moi drodzy, ja mam nadzieję, że te wszystkie emocje, które tutaj były i nam towarzyszyły, że one zostaną, że faktycznie to co się wydarzyło, ten nastrój, ta miłość, mogę tak powiedzieć, że miłość też tu była i było jej bardzo dużo, że to wszystko weźmiemy po prostu razem do swoich domów i będziemy o tym pamiętać dzień w dzień, mimo że dzieją się przeróżne rzeczy na co dzień. Ja mam nadzieję, że to wszystko gdzieś głęboko w sercu będzie i będziemy temu świadczyć. Moi drodzy, a teraz pora na to wspólne śpiewanie. Mam nadzieję, że też ta kolęda będzie rozbrzmiewać bardzo, bardzo głośno, tym bardziej, że będziecie śpiewać, prawda? Będziecie. No tak to pięknie robiliście, więc nasi artyści też zaśpiewają. Myślę, że w imieniu wszystkich mogę wam podziękować, a teraz śpiewajmy cudnie i nieśmy to dobre słowo bardzo, bardzo długo. Cicha noc. Przepraszam, że się wtrącę jeszcze przed śpiewaniem, ale oczywiście o czymś zapomniałem. Zapomniałem podziękować dziewczynom, które robią dzisiaj zdjęcia, Oli i Magdzie. Na pewno te zdjęcia będą gdzieś tam w internecie krążyć, można pobierać, można ściągać, można pokazywać innym, jak było wspaniale w tym roku, zapraszać na przyszły. Dziękuję Igorowi, który zmodernizował nas plakat. I dziękuję bardzo. I teraz zapomniałem, komu jeszcze miałem podziękować. Nie pamiętam, nieważne już. Dziękuję wszystkim za wszystko. Bardzo proszę wykonawców, żeby się tak boczkiem ustawili, będziecie lepiej tekst wtedy widzieć. Zachęcam do wspólnego śpiewu. Thank you.
brawa należą się Państwu. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Czwarty charytatywny koncert świąteczno-noworoczny za nami. Pamiętajcie o nas nie tylko za rok. Dziękujemy i z Panem Bogiem. Dziękujemy, że byliście z nami Państwo.